Systemy wideokonferencyjne dzisiaj są wykorzystywane w większości dużych firm, również w administracji publicznej. Technologie te przenikają w tej chwili z naszego życia prywatnego. Jesteśmy przyzwyczajeni do używania takich aplikacji jak FaceTime czy Skype w życiu prywatnym i coraz częściej pracownicy oczekują, żeby również mieć takie narzędzia dostępne w pracy. Dzisiaj firmy chcą mieć te systemy zintegrowane z innymi narzędziami, które używają, z systemem planowania rezerwacji sal, z systemami poczty elektronicznej i tak dalej. W przyszłości idziemy w kierunku wykorzystania narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, tak żeby rozpoznawać twarze użytkowników w trakcie wideokonferencji, do tworzenia transkrypcji, do automatycznego spisywania rozmów, które się odbywają, do możliwości przesyłania coraz więcej treści, takich jak prezentacje lub szkice, różne rysunki, na przykład architektoniczne czy pliki excelowe. NLP, czyli Natural Language Processing, są to narzędzia, które analizują treść, analizują gramatykę i to, co jest mówione w trakcie wideokonferencji. Pozwala to na automatyczną transkrypcję, ale też z czasem automatyczne tłumaczenie rozmów, tak aby znieść tą barierę językową pomiędzy uczestnikami, którzy na przykład mówią w różnych językach. Obecnie pracujemy nad tym, aby z jednej strony nasze urządzenia wideokonferencyjne integrowały się z wieloma różnymi platformami, tak żeby użytkownik mógł podłączyć się do Skype'a czy do systemów wewnątrz firmy lub Zoom, BlueJeans i tak dalej. Coraz więcej powstaje różnych platform do wideokonferencji i chcemy jak najlepiej współpracować z wszystkimi tymi różnymi platformami. Oczywiście dalej cały czas pracujemy nad tym, aby dostosowywać się do różnych środowisk pracy. Czy ten pracownik łączy się do wideokonferencji z pokoju hotelowego, czy z dużej sali konferencyjnej w biurze, czy z tego, co widzimy coraz częściej, małych salek, tak zwanych huddle roomów, gdzie spotyka się 3-4 osoby.